Witam Państwa, nazywam się Andrzej Kożuszny, jestem majstrem firmy Coral Club International. Chcę przekazać dla Was bardzo ważną informację, którą otrzymałem 4 lata temu. I według tych wskazówek, które otrzymałem, dotrzymuję się stylu swojego życia. Co ciekawe, chcę przekazać Państwu, chcę przekazać informację o wodzie, o tym, co ludzie zapominają, korzystając z nie tych właściwych napojów, które potrzebujemy. I tak, tu jest człowieczek, to jesteśmy my. Przed nami jest droga albo do zdrowia, albo do choroby. I my chcemy coś zrobić z naszym zdrowiem. Większość ludzi rzuca się w różne sfery, które poprawiają nasze zdrowie. Pierwsza sfera to sfera duchowa. Wiadomo, że praktyka duchowa też poprawia i w pewnym mierze jakiś nasz stan zdrowotny. Ktoś rzuca się w sferę fizyczną, czyli WF-y, ćwiczenia jakieś intensywne, bieganie. Ktoś zaczyna zajmować się żywieniem, czyli żywienie rozdzielne, tam dieta według grupy krwi i tak dalej. Ktoś zaczyna zwracać uwagę na jakość napoju, czyli napoje, które pijemy. Ktoś zwraca uwagę na to, że musi być oczyszczanie, a ktoś mówi, że muszą być prawidłowe technika oddychania. Na przykład na praktykę duchową to my wpływu nie mamy, to jest każdego zajęcia, ale chcę przekazać jedną informację, że jeżeli będziemy tylko tym się zajmować, a zapomnimy o tym, to efekt końcowy będzie niewielki. Natomiast jeżeli zaczniemy tylko tym się zajmować, a zapomnimy o resztę w naszych sprawach, to nasz problem ze zdrowiem też będzie taki sam. Trzecie, jeżeli zajmiemy się tylko żywieniem, zapomnimy o tym, że ćwiczenia, ruch niezbędny dla naszego organizmu, że niezbędne prawidłowe napoje, oczyszczanie i powietrze, to to samo zrobimy, żeby wiedzieć. Prowadzę to wszystko do tego, że to wszystko trzeba wykonywać jednocześnie. Jednocześnie. Nasz organizm, on składa się właściwie z 12 układów, czyli tam centralny nerwowy, krwionośny, krwiotwórczy, oddechowy, rozrodczy, kostno-mięśniowy i tak dalej. Te układy składają się osobno z organu, czyli jeżeli to będzie krwioobieg, to będzie serduszko, naczynia krwionośne. Jeżeli to będzie układ moczowy, to nerki, pęcherz moczowy. Następny, każdy organ składa się z tkanki. To jest właściwie tkanka. Tkanka to nic innego jak komórki otoczone wodą. I osobno, tu już mamy komóreczkę, to królowa naszego organizmu. Oprócz tego komórki składają się nasze jeszcze z wysokomolekularnych struktur. Te wysokomolekularne struktury to my nazywamy aminokwasy, ich potrzeba 28, 15 minerałów, 12 witamin, 7 grup enzymów i 3 nienasycone kwasy tłuszczowe. Do tego jeszcze dodamy to, co daje energię naszym komórkom, to węglowodany i tłuszcze. I właściwie a te wysokomolekularne struktury to jest właściwie poziom atomowy i możemy śmiało powiedzieć, że my z Wami jesteśmy chmurką atomów. I ta chmurka atomu funkcjonuje w odpowiedniej wibracji, którą zadaje nam powietrze, zadaje planeta, nasz kosmos. I my powinniśmy nauczyć się żyć w zgodzie z otoczeniem. Jeżeli tylko my z tej wibracji wybijamy się i zaczynamy w innym rezonansie pracować, to wszystko zaczyna się ruszyć w naszym organizmie. Te wszystkie wysokomolekularne struktury, o których napisaliśmy, z których składa się nasza komórka, to są niezbędne materiały budulcowe. Jeżeli chociaż zabraknie czegoś jednego, na przykład chociaż jednego aminokwasu, chociaż jednego minerału, witaminu, enzymu, komórka nie powstanie następna. Większość komórek w naszym organizmie dzieli się przez powstaje przez dzielenie się, ale nieważne, czy te komórki powstają przez dzielenie się, czy te komórki powstają w szpiku kostnym,
Ważne jest to, że każda z tych komórek by miała pełno wartościowy, zbudowany organizm swój, to musi mieć ten materiał budulcowy. Prawda jest taka, że nasze pokarmy w większości to są pokarmy, które dodają nam energię. Te pokarmy, które powinny budować nasz organizm, my no, nieświadomie albo świadomie konserwujemy, obrabiamy termicznie, w różny sposób to niszczymy. Wszystko to, o czym tu napisałem, to jest 30% średnio naszego organizmu. 70% naszego organizmu to jest woda. I każdy z nas powinien zrozumieć, że jeżeli on, człowiek, zacznie tylko robić pierwsze kroki do swojego zdrowia, jemu najpierw trzeba nauczyć się prawidłowo nawadniać, czyli utrzymywać balans wodny w swoim organizmie. I ja zawsze rysuję taki pojemnik, czyli ja nazywam to naczynie z wodą. My z wami jesteśmy takim naczyniem z wodą. Jeżeli popatrzymy na każdą naszą tkankę, to właściwie to my jesteśmy akwarium z rybkami, czyli z komórkami. Te komórki, w zależności jaka jest tkanka, czy to tkanka zębowa, czy to tkanka wątrobowa, czy mózgowa, będzie tam odległość, bliżej, dalej komórki między sobą, ale zawsze w każdej przestrzeni jest woda i to napełnione wodą. Weźmy na przykład osobę 100 kg i osobę, która waży 50 kg. Czyli w 100 kg osobie będzie wody, waszym zdaniem, ile? 70 litrów. W 50 kg 35 litrów. Większość ludzi zaczyna swój poranek wlewając do swojego organizmu, czyli rano średniostatystycznej kawa, w południe następna kawa i wieczorem herbata, bo nie usnę. I zapominamy o tym, że kawa to jest bardzo moczopędny napój i on zamiast tego, żeby nawadniać nas, to on wykrada wodę z naszego organizmu. Wystarczy przypomnieć, po ilu minutach po wypiciu kawy lecimy do toalety. Natomiast codziennie, korzystając z taki tryb życia, takie stereotypy mamy ustawione w naszym życiu, w pośpiechu wszystko, zapominamy o tym, że codziennie nasz organizm musi wydalać substancje, które nasze komórki zostawiają, zanieczyszczenia. Bo nasze komórki, oni w pierwszej kolejności muszą oddychać tlenem, który rozpuszcza się w tej wodzie i muszą żywić się materiałem wszystkim tym, co tu my napisaliśmy. Czyli materiały budulcowe, to co buduje komórki nasze i to co daje im energię. Komórki zażywając na przykład tlen, to wydzielają dwutlenek. I zażywając wszystkie te materiały budulcowe i energię, też wydalają to, co im niepotrzebne. Czyli nasz organizm dla naszych komórek jest jednocześnie i jadalnią, i toaletą. I wszystko to się zbiera i te zanieczyszczenia nasz organizm musi przez swoje układy, które specjalizują się w wydalaniu, wydalać te. I jeden z takich układów to moczowydalniczy i skóra. Czyli średnio 1,5 litra moczu człowiek musi wydalić. Musi wydalić od 0,5 litra i wzwyż potu, od 0,5 litra i wzwyż para z ust. To tylko podstawowe rzeczy, czyli niezbędne płyny, które trzeba uzupełnić, by nasz organizm mógł funkcjonować bezproblemowo przez jeden dzień. Jeżeli natomiast człowiek wypije to, albo wypije jakieś napoje, które uważa, że oni bardzo dobre, czyli u nas zaczyna się to picie, kawa, herbata, soki, kompoty, woda gazowana, lemoniada i podobne do tego napoje, wszystko to organizm traktuje nie jako wodę, a jako pożywienie. I tak naprawdę te napoje to są roztwory nasycone, a wiadomo, że roztwór nasycony, on żadnych toksyn wypłukać i wyprowadzić z naszego organizmu nie jest w stanie. Czyli nasz organizm zaprogramowany no, przez naszych przodków, tak było. Od wieku zawsze była budowa domu, osad przy źródełkach i rzekach. I zawsze piliśmy wodę źródlaną.
Zawsze dziadek mawiał w ten sposób, że gdzie kuń się napił, tam i ty możesz napić się tej wody. Teraz my pomyliliśmy to, wszystko odwrotnie robimy i próbujemy pić wszystko, tylko nie wodę. Natomiast zwierzęta, które żyją w dzikiej przyrodzie, te, które z dala od naszej cywilizacji, oni nie dotkną niczego oprócz wody z napoju. Jeżeli spróbujemy poczęstować ich tym, nawet psa, kota, konia, krowę, to żadne z tych zwierząt nie dotknie ani żadnego z tych napojów. Dlatego to bardzo ważna informacja, unikalna i jeżeli zrozumiecie, uda się Wam zrozumieć to, co chcę donieść do Was, to może być tak, że Wasze dzieci i Wasze wnuki nie będą mieli poważnych problemów ze zdrowiem, bo zdrowie u nas to jest jedyna rzecz, której nie da się kupić. Jeżeli człowiek ma bardzo ciężki stan i w pierwszej kolejności, by odratować jego organizm, przywrócić do równowagi, to wlewa się w pierwszej kolejności kroplówka. Co to jest kroplówka? Kroplówka to jest przymusowe nawadnianie organizmu. I to jest lekko zasadowy roztwór fizjologiczny. Co się dzieje z tą przestrzenią, jeżeli człowiek zażywa te napoje? No jeżeli wypija jedną kawę, to po kawie wypukuje dwa razy więcej wody. Wszystkie te przestrzenie gęstnieją. Jeżeli to gęstnieje, to się zagęszcza między innymi też i krew. Jeżeli to się zagęszcza, to pierwsza, najważniejsza właściwość krwi, przenoszenie tlenu do naszych tkanek, do naszych komórek, to jest zatrudniona. Jeżeli za pierwszym krążeniem i za jednym okrążeniem krew już nie w stanie donieść odpowiedniej ilości tlenu, bo w takiej gęstwinie on nie może rozpuścić się w pełnej ilości, to nasz organizm zmuszony w tej sytuacji zwiększyć obroty krążenia krwi. My to nazywamy skok ciśnienia, nadciśnienie. Okazuje się, że organizm podnosi to ciśnienie nie dlatego, że tak sobie, a jemu na pewno to ciśnienie jest potrzebne po coś. Większość ludzi nie rozumie, skąd ten problem się pobiera i zaczynają w obawie przed wylewem, przed zawałem zażywać tabletki na obniżenie ciśnienia, przy czym nie likwidują przyczyny powstawania tego ciśnienia. Natomiast pierwsza przyczyna i najważniejsza, którą ja uważam, to przyczyna odwodnienia organizmu. Teraz pomówmy o ilości wody, jaka powinna być wypijana i o jakości. Czyli ilość wody to powinna być wlewana do naszego organizmu, to jest obliczone 30 ml na każdy kilogram naszej wagi. Czyli można łatwo policzyć, jeżeli osoba 100 kg, ona powinna nawadniać się czystą, niegazowaną, nisko zmineralizowaną wodą około 3 litrów. Osoba 50 kg powinna nawadniać się około 1,5 litra codziennie. Proszę nie mylić do tego kawę, herbatę, soki, kompoty i zupa. Wszystko to się odnosi do jedzenia. Teraz pomówmy o jakości wody. Jaka jakość wody powinna być? Czyli pierwszy parametr wody, który mało jaki producent pisze o tym albo zwraca uwagę na te parametry, czyli to jest pH. Inaczej to równowaga kwasowo-zasadowa albo potencjalny wodór. Okazuje się, że komórki naszego organizmu żyją w wodzie, która będzie utrzymywać to pH w granicach 7,4-7,5. W organizmie w zasadzie to jest kwaśny pot, mocz i kwasy żołądkowe w momencie trawienia. Organizm za wszelką cenę próbuje utrzymywać tą równowagę. Jeżeli on nie daje rady utrzymać równowagi, zaczynają się problemy ze zdrowiem. W jaki sposób to się dzieje, wytłumaczę zaraz na takim przykładzie. Jeżeli narysuję Wam tą skalę pH, wszystko co powyżej 7 to jest środowisko zasadowe. Wszystko co poniżej 7 to jest środowisko kwaśne.
pH krwi zdrowego człowieka wynosi dokładnie obliczone 7,43. Jeżeli, nie daj Boże, pH krwi zdrowego człowieka spadnie poniżej 7,1, człowiek umiera. Jego trzeba odratowywać. Jedyny sposób, żeby go odratować, przywracając mu równowagę, to wlewanie kroplówki albo roztwór fizjologiczny. Teraz chcę Państwu powiedzieć, że to jest to, co narysowane tu, między 7,1 i 7,43, co jest korytarz życia naszego organizmu. Nasz organizm za wszelką cenę próbuje utrzymać tą równowagę kwasowo-zasadową. Dla niego jest to najważniejsze. Jeżeli on nie potrafi utrzymać tej równowagi, on ginie. Teraz, by mogliście zrozumieć, co my robimy, pijąc różne napoje, to powiem Wam, że wszystkie napoje gazowane, słodkie, typu lemoniada, cola, mają gdzieś o granicach 2 pH. 2 pH. Wszystkie dobre soki, ja to nazywam nieśmiertelne, które zapakowane i mają termin ważności, to mają w granicach 3 pH. Można to sprawdzić, każdy z Was może sprawdzić, kupując papierek lakmusowy, zanurzając ten płyn, który pijecie, i możecie sprawdzić, jakie pH ma ten płyn. Woda gazowana ma 4,5. Kawa, herbata 4 pH ma. Niesłodzone. Jeżeli posłodzimy, spadnie do 3. Większość wód niegazowanych, które i dostępne w naszym środowisku, to jest, waha się od 5,5 do 7,5 pH. Mało jaki producent pisze na opakowaniu, jakie pH ma jego woda. Żadna woda gazowana nie będzie zasadowa, żadna herbata, żadna kawa też nie będzie zasadowa. Wszystko to jest powiązane z tym, że tu i cukier tam, i że ten roztwór nasycony, on nie może mieć prawidłowego środowiska zasadowego. Teraz Państwu chcę wytłumaczyć, w jaki sposób nasz organizm się broni, bo jasne, wiadomo, że od jednej szklanki lemoniady czy od jednej szklanki soku nikomu krzywda się nie zrobiła i ludzie piją nagminnie kawę z dnia na dzień i też im się nie dzieje nic, no ale to tak powierzchniowo, ale co się dzieje? Jeżeli organizm tylko wyczuje, że idzie zakwaszenie organizmu, on w różny sposób próbuje tą równowagę wyrównać. Wyrównuje przy pomocy aminokwasu, może przy pomocy witamin, może przy pomocy niektórych enzymów. Sam próbuje coś zrównoważyć, ale najważniejsze to pomagają mu 4 ważne minerały, które są zasadowe. I na pierwszym miejscu ja bym położył to, ustawił wapń. Wapń to taki minerał, który znajduje się w naszych zębach, w naszych kościach, właściwie nasze włosy, nasze paznokcie. I jeżeli pierwsze objawy, że coś się zaczyna dziać z naszym uzębieniem, z naszymi kośćmi, paznokciami, włosami, to objawa zakwaszenia organizmu. Czyli wypiliśmy dobry napój gazowany, słodki, on zaczyna przesuwać pH krwi w stronę zakwaszenia. Organizm nie może dopuścić do tego, żeby krew spadła poniżej 7,1 i zaczyna w pełny sposób walczyć, czyli odkwasza. Tak jak dobry rolnik wie, że jeżeli gleba kwaśna, on musi tą glebę odkwasić. Odkwaszać on może tylko przy pomocy wapnia. I posypuje to. Drugi minerał to jest magnez. To też skurcze zaczynają nas łapać, problemy z sercem, naczynia krwionośne. Dalej nie wiemy co, idziemy do apteki, próbujemy uzupełnić ten wapń, nie zastanawiając się, dlaczego ten wapń ucieka nam. Magnez, przepraszam. Teraz następny minerał, potas, ta sama historia. I następny minerał to jest sód. Dużo rzeczy staramy się jeść z dużą ilością soli. Wydaje nam się, że lubimy śledzia, że lubimy pomidor z solą, ale jak człowiek spróbuje samego śledzia bez soli, okazuje się, że nie smakuje mu. Większość ludzi nie lubi samego pomidora bez soli, czyli wniosek jest z tego, że organizm potrzebuje sód, który znajduje się w soli, by wspomóc swoją równowagę kwasowo-zasadową. Bardzo ważne jest to, że w 1932 roku
niemiecki naukowiec Otto Warburg udowodnił, że on robił badania nad komórkami nowotworowymi i udowodnił, że komórki nowotworowe lubią środowisko beztlenowe. Właściwie w środowisku 7.1 oni już przestają się mnożyć, a w środowisku 7.4 oni giną. A w naszym organizmie bywa tak, że organizm za wszelką cenę próbuje utrzymać równowagę kwasowo-zasadową krwi, natomiast przestrzeń międzykomórkowa, tkanki nasze, zaczynają się zakwaszać. Mogą powstawać tam stany zapalne. A właściwie każdy stan zapalny, obojętnie jakiej to choroby, to jest niedotlenienie. A niedotlenienie to oznacza, że to jest środowisko kwaśne, lekko kwaśne. By można to było zrozumieć, to jeżeli wam narysuję atom tlenu, dwa atomy wodoru, to jest nasza woda H2O. Jeżeli przedzielimy to na pół, to ta część, gdzie jest tlen, ta grupa OH, to będzie środowisko zasadowe, a tu, gdzie jest sam wodór, to jest środowisko kwaśne. Czyli drugi wniosek, drugi parametr z tego wynika, że woda może być dodatnio naładowana i ujemnie naładowana. Nasz organizm ma wodę ujemnie naładowaną i taką wodę pasowałoby szukać gdzieś. Czyli żywa i martwa woda. Nam trzeba szukać tylko żywej wody. I Państwo widzicie, że komórka nowotworowa, ona lubi środowisko to. Natomiast wszystkie bakterie, które nam potrzebne w naszym organizmie, one lubią to środowisko tu, lekko zasadowe. I nasz organizm funkcjonuje bezproblemowo i sam siebie naprawia, sam siebie regeneruje, wytwarza wszystkie hormony niezbędne dla pracy, tylko przy odpowiednim środowisku zasadowym, czyli jeżeli ta równowaga jest taka. I to jest właściwie najważniejszy sekret zachowania dobrego zdrowia. Jak można zachować to dobre zdrowie? To jeżeli nauczymy się prawidłowo odżywiać się, czyli większość naszych pokarmów powinno być takich, które wspomagają utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej, a nie te, co zakwaszają nas. A napoje powinny być też, które by miały w granicach tych parametrów, zbliżonych do parametrów naszej równowagi kwasowo-zasadowej. Trzeci parametr wody to jest napięcie powierzchniowe, czyli właściwości wody myjące, można nazwać także, albo woda lepiej zmywa, albo gorzej. Nasze komórki i błona naszych komórek przepuszcza wodę z niskim napięciem powierzchniowym. Niskie napięcie powierzchniowe, to jest kropelka wody, tej będzie tak leżeć. Wysokie napięcie powierzchniowe, tak leży. Komórki nasze z takim napięciem wody nie przepuszczą. No i czwarty parametr to struktura wody. Woda strukturalna. Woda strukturalna to jest woda, którą zamrozić, rozmrozić, ona zmienia swoje parametry i ustawia się, strukturyzuje się w prawidłowe kształty. Woda naszego organizmu też jest strukturalna i strukturalną wodę można zobaczyć w zimie na oknie piękne śnieżynki. Japoński naukowiec Emoto Masaru zaczął robić badanie nad wodą i okazało się, że nie wszędzie jest woda strukturalna i nie każda woda, która proponowana do picia, jest strukturalna. Często bywa, zauważamy tak, że psy, koty, które z nami mieszkają, jeżeli nalewamy im z butelki wodę sklepową albo wodę, która w kranie znajduje się, oni niechętnie ją piją albo wcale nie, ale jeżeli wychodzimy z nimi na spacer, w pierwszej kolejności to oni szukają pierwszą, lepszą kałużę i piją tą wodę. Dlaczego tak się dzieje? Bo woda deszczowa to jest woda strukturalna. Są jeszcze inne parametry wody. Woda nie powinna zawierać żadnych zanieczyszczeń, ciężkich metali, bakterii, wirusu, grzybu i jaj pasożytu. I woda, ale to rozumie każdy, bo pod tym kątem już starają się sprawdzać wodę, zwłaszcza producenci, które na nasz rynek wydają takie wody. Jeszcze ważne, jakiej temperatury powinna być pita woda przez nas. Jeżeli nasz organizm w środku utrzymuje temperaturę 36,7 stopni po Celsjuszu,
to oznacza tak, że nasze komórki mogą pić tylko wodę o takiej temperaturze. Jeżeli człowiek wypije zbyt zimną wodę, to nasz organizm najpierw musi nagrzać tą wodę, czyli stracić odpowiednią ilość energii i dopiero wtedy, kiedy się woda ta nagrzeje, to komórki mogą wypić. Tylko oni wypiją wodę, która będzie miała pH w granicach 7,4-7,5. Jeżeli ona będzie ujemnie naładowana, jeżeli będzie miała niskie napięcie powierzchniowe, jeżeli będzie strukturalna. Jeżeli my dostarczamy do naszego organizmu tylko coś podobne do tych napojów, możemy jeszcze tu dodać soczek, kompot, to nasz organizm, żeby wydobyć z tego jakieś kropli dobrej wody, może czasem nawet zmarnować około 8 godzin dziennie na przetworzenie z tego napoju, wydobycie chociażby jakiejś... Dlaczego Coral Club? Coral Club to jest unikalna firma, kompania, która pierwsza zwróciła uwagę na jakość wody, która zaczęła badanie od tych krajów, od tych miejscowości, gdzie średnia wieku bardzo wysoka, nawet w granicach 100 lat wynosi. To na przykład nazwę kilka krajów, to wyspa Okinawa w Japonii, jest takie wysokogórne rejony Pakistanu, Hunza Kut. I oni zaczęli badać, dlaczego w tych miejscowościach ludzie żyją tak długo, dlaczego tak wysoka średnia życia. Oni nie wiedzą, co to jest miażdżyca, cukrzyca i inne choroby cywilizacyjne, które dopadają nas. Okazało się, że woda, którą oni piją, różni się od wody, którą pijemy my. Woda w tych okolicach jest, ma zbliżona parametrami do wody naszego organizmu. Woda pH na Okinawie ma w granicach 8. Ujemnie naładowana minus 200, minus 500. Bardzo niskie napięcie powierzchniowe to 45-43 dym na centymetr. I że ta woda strukturalna od razu. I to sprawdzał Emoto Masaru i ma piękne opracowanie, można zobaczyć, wrzucając w wyszukiwarce Emoto Masaru, zobaczycie bardzo dużo ciekawych rzeczy. Okazuje się, że woda nawet od naszych myśli może zmieniać się i strukturyzować. Jeżeli mamy pozytywne myśli, woda strukturyzuje się. Jeżeli mamy negatywne myśli, to woda destrukturyzuje się. Wniosek z tego, że po życiu trzeba być pozytywnym człowiekiem i zawsze myślę tylko pozytywnie. Sprawdzać na rynku wodę, jeżeli chcemy szukać wody do picia, to wodę my mierzyliśmy wszystkie i nie znaleźliśmy żadnej wody sklepowej, która byłaby ujemnie naładowana. Mierzy się to specjalnym urządzeniem, które nazywa się ORP-metr albo redoksmetr. On wyznacza właściwości utleniające, redukujące wody. Czyli woda, która jest ujemnie naładowana, jest antyutleniaczem albo antyoksydantem. Co to oznacza? Że ona nie pozwala nam się starzeć. Zatrzymuje wolne rodniki, neutralizuje dokładnie. Firma Coral Club, o której zacząłem mówić, ona zbadała wodę na Okinawie i okazało się, że sekretem tych właściwości wody to piasek koralowy, z którego jest cała ta wyspa zbudowana. I oni zaczęli produkować saszetki Coral Mine, które powodują, że zmieniają jakość wody na żywo. Zmieniają, polepszają parametry pH. I jest drugi produkt, to jest mikrohydryna i trzeci produkt H500. To produkty, które stworzone na bazie albo robią wodę podobną do wody w wysokogórnych rejonach Pakistanu od Hunza Kut, tam gdzie płynie ona z gór ta woda. Przed tym wydawało się naukowcom, że wystarczy nabrać tą wodę do dużego pojemnika i zabrać ze sobą i wystarczy tej wody na kilka dni. Okazuje się, że woda swoje parametry żywe, czyli ten ujemny ładunek, może utrzymać tylko przez 8, 10, 12 godzin maksymalnie. Woda też żywa utlenia się. I naukowcy Coral Clubu rozpracowali produkty, z których może korzystać każdy
i rzucając jedną saszetkę Coral Mine na 1,5 litra wody niegazowanej, źródlanej, my potrafimy w domowych warunkach ożywić i mieć w swoim jadłospisie, możemy powiedzieć, żywą wodę. To są Coral Mine, tak wygląda. On składa się z takich saszetek jednogramowych. O, takie saszetki. O, i taka saszetka rzuca się na 1,5 litra niegazowanej, źródlanej wody. Nie wolno taką wodę mieszać później metalową łyżeczką, bo neutralizujemy działanie tej wody. Również można wrzucić jedną kapsułkę na litr, na 1,5 litra tej mikrohydryny, która potrafi zmienić parametry wody. Bardzo wysokie pH, ujemnie naładowane minus 200, minus 300, minus 500, niskie napięcie powierzchniowe i strukturyzuje wodę. I teraz nowy produkt K500, który wodę też strukturyzuje, robi żywą, obniża napięcie powierzchniowe i robi wodę zasadową. No na tym ja kończę to nagranie. Jeżeli będziecie zainteresowani tym tematem, zapraszamy na dalsze przeglądnięcie naszych stron internetowych i życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Nauczcie się nawadniać się dobrowolnie i sami, zanim Was przymusowo będą nawadniać w szpitalu przez kroplówkę. Dziękuję i do zobaczenia.